Cześć. Na fali popularności serialu 1670 postanowiłem, że opowiem wam trochę o książkach, które piszą właśnie o tym temacie. Są to książki Kamila Janickiego, Pańszczyzna i Warcholstwo. Jedziemy. O tych książkach pisałem już na swoim Instagramie, ale uznałem, że opowiem jeszcze szerzej troszeczkę kilka słów. I wybrałem się dzisiaj do pięknego Muzeum Wsi Opolskiej, tutaj właśnie w Opolu. Te chaty co prawda nie są średniowieczne, ale jest XVIII-XIX wiek. No i zrobią taki klimacik. Książki są dwie, ale tak naprawdę w moim przekonaniu mogłaby to być jedna książka składająca się z dwóch tomów. No bo tematyka jest w zasadzie, kręci się wokół tego, czyli pańszczyzna. No i kto tę pańszczyznę wprowadził i egzekwował, czyli szlachcice. Pańszczyzna to przede wszystkim historia chłopów, chłopstwa, tego jak byli traktowani. No a warcholstwo o bardzo takim wymownym tytule mówi o tym, jak kształtowała się szlachta w Polsce, za kogo się uważała, no i jak to wyglądało. Od razu powiem, że książki są dość stronniczo napisane, aczkolwiek są napisane przez historyka. I to, że nie jest to opinia, a zbiór faktów historycznych, potwierdza to, że tu jest naprawdę łącznie około 150 stron przypisów, czyli Kamil Janicki, historyk właśnie, nie pisze tutaj jakichś swoich żali, tylko ma tezę, to prawda, ale tę tezę potwierdza licznymi źródłami tekstowymi. Teza jest taka, że chłopi byli traktowani jako niewolnicy przez szlachtę. No i cała ta książka Pańszczyzna opowiada właśnie w dość taki intrygujący, ale wręcz bardzo taki, dla mnie przynajmniej, emocjonalny sposób. No ta teza jest mocna, tak? Chłopi byli niewolnikami, byli odczłowieczani, nie byli traktowani jako ludzie. Tutaj jest dużo właśnie tych przykładów z tekstów źródłowych i to naprawdę wstrząsa, że no było tak, ale jeszcze bardziej wstrząsa mną przynajmniej, że ludzie się nie zmieniają od stuleci, od tysiącleci i cały czas tak jest, że po prostu potrafimy dehumanizować drugiego człowieka. Pańszczyzna zaczyna się takim dużym wstrząsem. Teza jest mocna, zaczęta jest ta książka z takiego wysokiego C. No i co wrażliwsi, co bardziej podatni na taki, na wrażliwość, na jakąś taką niesprawiedliwość życiową, w tym ja, no ja już się, że tak powiem, zagotowałem od pierwszych stron. Dlatego ta książka, przynajmniej ta pierwsza jej część, no pochłaniałem ją w emocjach. Wiadomo, lepiej takie książki historyczne wciągać, że tak powiem, na chłodno, aczkolwiek no temat dla mnie jest, no takie tematy mnie bulwersują po prostu i ja nie mam jakoś zgody na to, że no było tak, ale właśnie tak jak mówiłem, najgorsze dla mnie jest, że tak jest i po prostu człowiek nie uczy się zupełnie na błędach już trwając tyle set, tysięcy lat na tej ziemi. Ta pańszczyzna, ten system pańszczyźniany, on się zmieniał na przestrzeni wieków. Trochę inaczej wyglądał w wieku XVI, XVII i XVIII. I tutaj jest to fajnie wszystko opisane. Też są ujęte różnego rodzaju okoliczności, że tak powiem, przyrody, zmiany klimatu, jak to wpływało w ogóle na sytuację w Polsce, w Rzeczpospolitej i jak przez te różne zmiany, czy to władzy króla, czy to tego, jak szlachta zyskiwała nowe przywileje, jak to wszystko wpływało na tych najbiedniejszych. Thank you.
A co mnie tak bardzo w tej książce bulwersuje? No, same rozdziały mówią wszystko, czyli po pierwsze odczłowieczenie, traktowanie ludzi jak bydło, a to nie było takie traktowanie jak teraz, że szanujemy zwierzęta, tylko po prostu to były no, rzeczy do wykonywania naszych poleceń, do wykonywania swoich prac. Więc po pierwsze szlachcice nie uważali, według Kamila Janickiego oczywiście, nie uważali chłopów za ludzi tak naprawdę. To był jakiś podgatunek, więc tym podgatunkiem można było gardzić, można było z nim robić co się chce. No a jeżeli robić co się chce, no to system kar, no po prostu niewiarygodny, czyli bezkarne bicie chłopstwa, karanie za wszystko, za to, że nie wykonywali swojej określonej pańszczyzny, a ta pańszczyzna z wieku na wiek tak naprawdę rosła, gdzie chłopi na początku jeszcze jakąś tam swobodę, czas na uprawianie swojego poletka tak naprawdę mieli, później już zabrano im tak naprawdę wszystko, więc zostali ograbieni, do tego traktowani jak podludzie. Można było zrobić z nimi co się chce, bo nawet jeżeli szlachcic zatłukł po prostu chłopa na śmierć, to w większości przypadków nie ponosił za to kary. Dla mnie to jest pozycja wstrząsająca i taka, tak jak mówię, no gdzieś są takie książki, które mocno we mnie siedzą i takie tematy, które mną targają cały czas. Więc w nawiązaniu do tego właśnie, że teraz popularność zyskuje serial 1670, no mogę wyjść na takiego gbura, który nie ma poczucia humoru i tak dalej. Ja uważam, że faktycznie można się śmiać z większości rzeczy. Odpaliłem sobie ten serial gdzieś tam w ciągu tych 20 paru minut, dwa razy sprawdzałem, kiedy się skończy. Jednak to nie jest jakiś mój typ humoru i może mimo tych setek lat, które minęły, ja jakoś nadal nie nabrałem dystansu do tego. Tym bardziej, że mamy jakieś relikty też językowe w tym, że pan, pani. Mnie to osobiście denerwuje, ja nie lubię tego panowania sobie. Ja wiem, że tak jest i oczywiście też z szacunkiem się do wielu osób odnoszę, ale no dla mnie to zawsze będzie relikt właśnie tego, tej pańszczyzny. Ale ktoś zgotował tym chłopom taki, a nie inny los. No i tutaj ta druga książka, czyli Warholstwo, już opowiadająca stricte historię szlachty, tego jak zaczęła się hegemonia tak naprawdę władzy szlacheckiej w Polsce. Także jeszcze kilka słów o tej drugiej książce. I tak jak mówiłem, ta książka tak naprawdę mogłaby być drugim tomem pańszczyzny. No i tutaj już też autor nie gryzie się w język. Ta książka również jest, tak jak czytam w recenzjach niektórych, no jest tendencyjna, nie da się tego ukryć. Autor ma tezę, której się trzyma, ale którą podpiera naprawdę masą rzeczowych przypisów, materiałów źródłowych. No a ta teza jest taka, że no szlachta, że o szlachcie można powiedzieć jako o warholstwie, czyli po prostu takim trochę wrzodzie na zdrowym ciele Rzeczpospolitej, chociaż to ciało pewnie nigdy nie było zdrowe. W każdym razie, ja nie będę tego oceniał, ja nie jestem historykiem, ja tylko powiem, co jest w tej książce. A tutaj mamy już takie faktycznie bardzo, w pańszczyźnie też, ale tutaj takie historyczne ujęcie tego, jak to się stało, że w ogóle szlachta przejęła władzę, jak to się stało, że szlachta tę władzę potrafiła tak utrzymać i nie oddać jej, że żaden król tak naprawdę nie sprzeciwił się temu, a wręcz przeciwnie, jeszcze bardziej rozwijał i dawał te przywileje szlacheckie. No jest tu oczywiście też troszeczkę o traktowaniu chłopów, o tym jak szlachta się wzbogacała się właśnie na tym wyzysku. Jak na to wszystko, tę krzywdę ludzką patrzył Kościół i tak naprawdę no gdzieś tam niektórzy byli traktowani, wiadomo, jako grzeszne po prostu bydło, a niektórzy z racji swojego pochodzenia tak traktowani nie byli i nie mieli grzechu na przykład za to, że kogoś zabili, także ciekawe to wszystko. Jest tutaj też o traktowaniu kobiet, o tym jak szlachcice traktowali kobiety. Bardzo ciekawy temat, czyli ta wielka braterskość szlachecka, czyli wszyscy szlachcice są sobie równi. No, czy tak było do końca? No, chyba bogatszy, najbogatszy szlachcic nie czuł się równy temu najbiedniejszemu. Gorąco polecam te książki. Nie chcę wyjść na takiego buraka, który po prostu nie zna się na humorze, nie ma poczucia humoru i teraz będzie negował to, że powstał taki serial. Bardzo dobrze, że powstał taki serial. To jest dla mnie no, przyczyna tego, że nagrywam ten odcinek. Może
dwie osoby przeczytają te książki i będą jakby bogatsze troszeczkę o zrozumienie tamtych czasów. Ja oczywiście też nie twierdzę i nie będę nigdy twierdził, to często podkreślam w tym, jak opowiadam o książkach, szczególnie takich reportażowo, jakichś historyczno-naukowych, żeby nie traktować tego jako źródło uniwersalne, jako źródło, które wyczerpuje temat, bo na pewno tak nie jest. Zdecydowanie polecam no jakąś kontrę, tak naprawdę książkę w jakiejś kontrze. Dziś tego nie polecę, bo sam szukam i chętnie rozszerzę sobie wiedzę na ten temat. Jakby czytanie książek tylko jednego autora i wierzenie temu, że tak na pewno było, nie jest dobre, więc ja polecam i będę gorąco polecał, zachęcał was zawsze do tego, żeby znaleźć jakąś kontrę. Skoro tutaj była teza, że szlachta to samo zło i chłopi to niewolnicy, no to znajdźmy jakieś źródła, jakąś pozycję, która troszeczkę w innym świetle pokaże tą szlachtę. No bo niektórzy mają przekonanie, że to były złote czasy szlacheckie, które rozwinęły naszą kulturę, naszą sztukę. No czy tak naprawdę było? Troszkę jest o tym w tych książkach, a troszkę myślę, że warto sobie uzupełnić gdzieś jeszcze w innych źródłach. Zachęcam was oczywiście bardzo, bardzo gorąco do subskrypcji tego kanału. Dajcie znać, czy czytaliście, czy macie zamiar przeczytać, czy oglądaliście serial 1670, o ile się nie mylę. Jakie macie zdania na ten temat i cóż, jedziemy dalej z kolejnymi książkami już niebawem. Hej!